Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w tym dzisiejszym odcinku będziemy robić wyjątkowe rzeczy. Słuchajcie, na samym początku, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie kliknijcie tutaj w ten przycisk, zasubskrybujcie kanał, ponieważ warto. Odcinki codziennie o godzinie 19:19, tak samo streamki też są w miarę często, więc myślę, że warto. I koniecznie zostawcie łapkę w górę, kto nie zostawi łapki w górę, uwaga, myślę, że tak... No tak 2,5 tysiąca łapek w górę myślę, że jesteście w stanie dobić, więc daję wam na to 2,5 sekundy. 1, 2, 17. No i tyle, dziękuję wam bardzo oczywiście, jeżeli zostawiliście łapkę. Ja lecę teraz do chłopaków, dobra. Nie wiem gdzie tu są, tu jest do kogo najpierw, do kogo, dobra, pójdę do Neona, bo już jestem bliżej niego. Halo Neon. Wow. A kto ma urodziny, bo na pewno nie ja. Kurczę, spodziewałem się mojego kuzyna. A no dobra. Dobra, chodź, bo dzisiaj musimy pójść w jedno bardzo ważne miejsce. Ja przygotowałem się też na ten odcinek. Jeszcze nie powiedziałem widzom co, chociaż po tytule już pewnie wiedzą, ale ty jeszcze nie wiesz i Dave też, nie? Daveson, halo. Halo. Co się dzieje? Chodź. Ja medytuję. O kurczę, ty... Łano, nie przerywaj mi w medytacji! Chodź, Dawid, bo mamy odcinek bardzo ważny do nagrania. Chodźmy, bo pokażę widzom rakietę, którą znaleźliśmy na serwerze. Więc może teraz tam na szybko się przemieśćmy, że tak powiem, na bardzo szybko. Raz, dwa, trzy, fajerwerki oczywiście. Łatwiej się tam dostać. Już widzicie tą rakietę, no to jest coś pięknego. Za niedługo będziemy lecieć w kosmos, więc koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I zapraszam też do chłopaków na kanały, tam też będziemy, wiadomo, latać w kosmos. Jak to? Co ty robisz? Nie wiem. No w każdym razie tu jest rakieta, dobra, chłopaki. Chłopaki. Ale co ty robisz? O nie, podpalaj tej rakiety, stary, przecież my tu musimy polecieć. To nie ja, to Bałtek. Ale w sumie, a dobra, mam tu pochodnie, zapalę tu. Zawsze widzisz, że z dwóch Dave'ów. Nie, dlaczego wy to zrobiliście? Z kim ja teraz będę rozmawiał? Zaraz mogę psoć. Kurczę, dlaczego? Dobra, Szczypson, chodź. Dziemy. Ale co chcesz? Koniec jakiś psychiczny. No i nie, to ja prawda, akurat. Czekaj, oświetlę tu, żeby tu się boby nie zapuściły. O, dobra. Chłopaki, chodźcie, bo muszę wam pokazać bardzo ważną rzecz. Chodźcie. A gdzie mamy lecieć? No, tutaj do wioski naszej, A, dobra. A do swojego domku? No. Dobra. Znaczy w sumie no tu gdzieś przed ten. Dobra, słuchajcie, bo mam dla was zadanie bardzo ważne. Patrzcie co mam na sobie. Widzicie to? Wow, ale uniform. To jest jeden z trzech kombinezonów. Ja wiem co to jest, poczekaj. No. Nie, to jest to na komunie takie. A, no to nieźle. Patrz, zacznijmy go bić i ukradniemy mu ten kombinezon. Nie, ten kombinezon nie wypada. W każdym razie, patrzcie, bo mam trzy takie kombinezony. W sensie jeden jest na mnie, jeszcze mam dwa takie. Ale uwaga. A nie, czekajcie, mam dwa, patrz, nie trzy, mam dwa kombinezony. Zachód słońca, taki zachód jak słońca. Dwa, ale jeszcze zapasowe dwa? No, w sensie nie, że mam ten i jeszcze jeden, więc będziecie musieli się teraz bić o to, kto dostanie ten drugi. Ale czekaj, nie w ten sposób się bić. Będziecie się musieli bić w taki takie sposób. Bratobójstwo? Czekaj, nie, no spokojnie, kurczę. Proszę się ogarnąć. Mam wyzwanie będzie dla was. No proszę go nie bić, proszę, bo zdyskwalifikuję i od razu dam mu kostium przetrwania. Jeżeli ktoś chce polecieć w kosmos razem ze mną, bo ja mam strój, ale wy nie macie, więc tu będziecie się musieli bić, kto poleci, no to w takim razie robimy wyścig. Wyścig dookoła Palionowa na Elytrze, dobra? Ale nie, poczekaj, jeszcze nie, na 3-4 start i w ogóle. Kurczę, przegrałem. No, przegrałeś prawie. Dobra, chodźcie tutaj koło mojego statku. Tutaj będzie start, tutaj dokładnie w tej paszczy. Mało fajerwerek, ale dobra. No, ale to dasz radę, w sensie mogę ci dać. Ile masz fajerwerek? Daj. 8 mam. Ja też mam 8. Dobra, to a macie to nie, tu. To zostaw. A, wezmę. A, kurczę, wziął. To masz tutaj. Dobra. Dobra, no to macie fajerwerki. Ile macie teraz fajerwerek? 29. 30. O! Wiesz, jedną rzuć. Jedną. O, dobra, dobra. Teraz tutaj stańcie sobie tutaj tak w tym miejscu. I teraz tak, mówię wam jaka jest trasa. Lecicie tam, między drzewami musicie przelecieć slalomem. Ja już dobra. Rozumiem, ja już mogę lecieć. Nie, bo jeszcze nie wiesz co dalej. Między drzewami slalomem. Później przelatujecie nad szkołą, ale nie tak jakby, nie nad szkołą, tylko musicie idealnie przelecieć przez LO. Jak jest O, to musicie przez to O przelecieć, więc jest wyzwanie. Ja będę leciał za wami, więc będę tą samą trasą za wami jechał, ale będę was obserwował. Później wlatujecie na Energylandię. Face to face. No ale macie te same głowy, to jest straszne. Później wlatujecie na Energylandię. Tam robicie wokół najwyższej wieży. O nie, nie podpalaj go. Widzisz, jak on ma teraz utrudnione szanse, bo jest zestresowany. Dwie sekundy przewagi dla mnie za to, co. Tam. Dobra, pięć. Uwaga, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne, żebyście widzieli, jak ja macie lecieć. Tobą, słuchajcie, bo mówię do was.
Lecicie, robicie obrót, znaczy obok, jakby tą wieżę największą musicie otoczyć. No i wracacie z powrotem tą samą trasą tutaj, dobra? Dobra. No ja i tak nie. Albo nie tą samą trasą, tylko po prostu z Energylandii jak najszybciej tutaj. A ja lecę. Trzymają się za ręce? Jak chcecie, to możecie. Dobra, uwaga, 3, 4, start. O nie mam elytry. Robicie tutaj. Gdzie teraz? Gdzie on? Do Energylandia. A, to poleciałem. Wow, prawie się zabiłem. Dobra, jestem na Energylandii, gdzie dalej? No i wracasz Gida z powrotem. Zginąłem! Uderzyłem pyskiem. Dobra, piskiem. Ja wróciłem. Czekaj. Wygrałem. Nieprawda. Będzie trzeba powtórzyć. No nie zabijaj. Będzie trzeba powtórzyć, bo zginąłem, chłopaki. Ale werdykt był wiadomy. Według mnie wygrał Dave. Znaczy, tylko no teraz który? Który Dave? Ja też nawet nie wiedziałem, ale dobra, czekajcie, bo muszę zaść po itemy. Według mnie wygrał Dave. Bo zginąłem. Czekajcie, bo nie umiem latać na elytrze. To się zrespisz tam gdzieś. No to czekajcie, bo ja idę tutaj po te rzeczy moje. Czekajcie, bo nie wiem, w którym miejscu zginąłem. Gdzie ja zginąłem? Tam są moje itemy. Nie, jeszcze mały zombie mnie goni. Chłopaki, proszę, pomóżcie. Gdzie ty jesteś? W Energylandii. Dobra, idę. No nie. Tutaj. Wejdź tam. No nie, ten bije mnie, ten mały dziwak, menel. Widzicie moje itemy? Tak, widzę twój nick. Aha, no to itemy są tutaj na górze, tutaj. Tam. Jakby tepnijcie mnie tam ktoś. Widzę. Cześć, w którym miejscu? Nie, no znowu ten mały torturuje mnie. Szybko, chłopaki, bo mnie zabije. Tepnij się. Ja nie mogę, bo nie mogę. No dobra, to tepam cię. Zabiłem tego małego skubańca. Okej. O, dziękuję. Gdzie są te itemy? A tu, dobra. Uff, odzyskałem to, dobra. Ale wszystkie? Ja wygrałem, no skurczę, no bądźmy sprawiedliwi. Dobra, to ej, nie mam, dajcie fajerwerki. Sorry. Nie mam, ja mam tylko te moje. Ostateczne starcie, uwaga, robi... Aha, tak? Czyli ty się zrzekasz, nie chcesz lecieć do tej, nie chcesz walczyć? Ja jestem też Dave'em. A, no to ściągnij tą... Oddaj mi tą głowę Dave'a. Jaką głowę Dave'a? Jestem też Dave'em. Oddaj mi głowę Dave'a. A oboje wygraliśmy, czyli w tym momencie oddaj mi głowę Dave'a. A musimy oboje dostać kostium, Dave oddaj mi głowę Dave'a. Ja dostaję spodnie, on dostaje ten górę. To nie ale jest góra, ja to jest kombinezon, to jest cały kombinezon, tego nie da się rozdzielić. Chłopaki, oddaj mi głowę Dave'a, proszę mi oddać w tym momencie. A mogę dostać kombinezon? Jeżeli dasz mi głowę Dave'a. A mogę dostać tak, że Dave dostanie? Czyli, że każdy Dave dostanie? Ale ty jesteś neon. Daj mi głowę Dave'a. A po czym wiesz, cwaniaczku? Po niku. Daj mi głowę Dave'a. O kurczę, dobry jest to. Oddaj mi głowę Dave'a i teraz, żeby nie było... Neon kurczę, wygrał. oddaj mi tą głowę. O dobra. Dobra, niech ona tu neon jest, wygrał. Albo zabiorę ją, bo ten... Dobra, i robimy teraz tak. Ostateczne starcie. Stąd na miejsce startu jest 3-4 start. Kto pierwszy ma kombinezon? No ale nie było 3-4 start. No to już jest, 3-4 start. Aha, no to kurczę, kiwa. Jestem! Pierwszy. Dobra, no to Dave wygrał. Proszę go zabić. Nie no dobra, chłopaki, tak naprawdę żartowałem, mam dwa kostiumy. No i mówiłem, że Dave wygrał, czekaj, zabijmy Szybsona. Nie, proszę mnie nie bić. Nie ma, to ma jego kostium jeszcze polecił, że każdym osobom. Serduszko mi zostały. No właśnie, dobra, walić go. Ja już raz zginąłem. Twój kostium. Nie, nie jesteście w stanie, bo nie jesteście tak inteligentni. Nie macie tych kostiumów, one są unikatowe. To ci nie pomoże w kosmosie, bo nie zabierzesz tego tam. Dobra, chłopaki. Jeszcze nie wiesz, co ja zrobiłem. Czekaj. Pak. I mam tutaj otwór na patrzenie. Dobra, super, a teraz chodźcie. Idziemy do maszyny, która zmienia kostiumy. Chodźcie, tutaj, ona jest w moim statku. Chodźcie, tam będziecie teraz. Ała! Teraz się zmieniać na lepsze się będziecie w tym momencie. O, tam jest mój posąg w ogóle, który miałem przenieść tutaj i nie przeniosłem. Neon wygrał. Dobra, schodzimy tutaj na dół, chodź Daveson. Znaczy Neon i Dave też w sumie. Nie mogę zejść, co jest. No bo cheatujesz. Dobra. Nerka się zaczęła. Idziemy do maszyny, która zmienia na lepsze. Patrzcie, zdobyłem to po drodze. Dobra, kto pierwszy wchodzi? Wygrzebałem to z rogu. Ja. Dobra, wchodź pierwszy, uwaga. Jesteś gotowy? Wciągnęło go, no. Dave, gdzie ty jesteś? Czekaj, jak go wciągnęło, to on zaraz wyjdzie dopiero. Czekaj, ciebie też wciągnęło? Tak! Co ty gadasz? Dobra, ja zamykam to. Zmieniacie się na lepsze w tym momencie?
Nie wiem, no, latam, boli mnie na razie, spędzi mnie pod pałą. Ale gdzie was tam wciągnęło? W sumie to tak nigdy nie działało. O masakra. Latam. Dobra, ja tu czekam, chłopaki, na was. Obija mnie, ja tu czekam tu na was. Ej, nie mam, a mam, dobra, założę sobie jakieś itemsy. Ale mnie swędzi wszystko. Nie, już. Opina się strasznie. Kiedy, na śladach. Kiedy wrócicie? Czekajcie, bo ja mam itemy. Muszę sobie ogarnąć, bo nie mam ogarniętych. Kurczę, ale mi to... Ej, a to jest niewymiarowe. To bije chyba mnie wszystko, bije. To było na Timona, a nie na Pumbę robione. Jak nie? Dobra, dawaj, wchodźcie. O! Jest, Neon! Neon, wychodź. Zaraz Dave przyjdzie. Co jest? Masz ten kostium, ale super. Ale super. Jestem twoim ojcem. Jestem. Nie. Pomocy. O, Davik. Davik, ale ściągnij głowę Dave'a. Ściągnij głowę Dave'a. Luke, I'm your father. O, ale... Twoja głowa się nie zmieściła w kasku, ale Luke. Trudno. Ale trudno. No nie, no dobra, ale jesteś przebrany. To już jest najważniejsze, nie? A, no, dobra, jak to zjadł? O, tak, dobra. Ej, a ściągnij głowę Dave'a. Ale ty nie możesz. A nie, ale złotego ale... zęba to ściąg... mogę ściągnąć. Chłopaki, ja nic nie widzę. Ej, czemu ma tylko dziurki w nosie? Chłopaki, ja nic nie widzę. Perfekcyjnie wygląda. Dobra, to dobra, jest słuchajcie. Kosmita. Jesteście gotowi na... No ej, faktycznie ty jest kosmita teraz, tak sobie myślę. Nie wiem, mnie. Faktycznie wyglądasz jak kosmita. A, to w jest tym. Jednak dobra, się ma, słuchajcie, dziękuję. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już jutro na odcinkach, w których mam nadzieję, że już będziemy w kosmosie i będziemy mogli sobie tam zwiedzać. Spodobał. Zobaczymy. No mi też się spodobał. O nie, czekajcie, zblokowałem się. Spodobał mi się. Zblokowałem się. No to bardzo dobrze, Neon, bardzo dobrze. Dobra, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.